Cześć, jesteśmy na stoisku SteelSeries. Może proste, szybkie, krótkie pytanie. Kim jesteś, co tu robisz i dlaczego SteelSeries? Witam, Mateusz Szukajt. Agencja Galactus, obsługujemy SteelSeries w Polsce. Czym tu się zajmujemy? Przede wszystkim jesteśmy ze Steelem na targach, z dwoma właściwie stanowiskami. Jednym takim bardziej turniejowo nastawionym na dużą publiczność, a drugim stanowiskiem, na którym tutaj jesteśmy, tak zwanym showcase'owym, gdzie bardziej chodzi o pokazanie produktów i pozwolenie ludziom w spokoju produkty podotykać, posłuchać słuchawek, skupić się faktycznie na produkcie, dlaczego on jest fajny i porównać sobie ze sobą różne nasze produkty. Właśnie, czy macie jakiś taki jeden produkt, który jest, można powiedzieć, najmocniejszy, jeżeli chodzi o waszą markę? To znaczy, no, to jest jakby bezpośrednio związane ze Steelem, historią marki. To oczywiście słuchawki Syberia. Teraz właśnie na PGA mamy polską premierę Syberii V3, więc można je tutaj przetestować, kupić i po prostu sobie poużytkować. I no właśnie, bo Syberia jest no już na tyle znaną nazwą w świecie gamingowym, że no niektórym nie trzeba jej tłumaczyć, ale niektórym nadal trzeba, że to są najpopularniejsze słuchawki dla graczy na świecie i faktycznie stworzyły markę SteelSeries. Stworzyły z nim markę globalną. No i teraz mamy trzecią edycję tych legendarnych słuchawek, które nie zmieniają się strasznie, jeśli chodzi o wygląd, bo mają po prostu swój charakterystyczny kształt, niepodrabialny. Tylko że, prawda, robimy je w coraz lepszym stylu, z coraz lepszym dźwiękiem. I to jest jakby nasz punkt wyjścia. A powiedz mi, czy spotkałeś się z fenomenem właśnie, jeżeli chodzi o słuchawki Syberia V1, że one są cały czas poszukiwane i niemalże stały się takim troszeczkę białym krukiem na rynku? Troszeczkę tak, ale tak to jest z produktami, które są legendarne, tak? Wchodzą na inny poziom świadomości u klienta. Nie są po prostu jakimś tam produktem, ale ludzie do niego się przywiązują tak długofalowo, tak? I jak wychodzi z produkcji, staje się produktem trochę kultowym, bardzo poszukiwanym. To jest taki gadżet w troszeczkę innej konwencji, tej dla graczy, ale jednocześnie najwyżej w świecie w porównaniu do obecnych słuchawek na rynku, to nadal są bardzo fajne słuchawki, niezawodne, z dobrym dźwiękiem. No oczywiście teraz cenowo były dostępne na polskim rynku w szalonej cenie i wiem, że się po prostu znowu sprzedały na pniu. Ale to pokazuje, na ile marka SteelSeries ma coś do przekazania i na ile jest silna po prostu, tak? Bo jeśli ludzie chcą kupować produkt, który ma lat naście już teraz praktycznie, no to świadczy po prostu o samej marce, o samej SteelSeries. Czyli wszyscy fani marki SteelSeries bez problemu, bez żadnych obaw mogą uderzać teraz do wersji trzeciej, a jedynki mogą zostawić kolekcjonerom. Niektórzy lubią mieć po parę par słuchawek, też kolekcjonować je, tak jak gadżety, a troszeczkę w inną stronę to skierowane jest. Sam mam takich znajomych, którzy po prostu mają sobie słuchawki, one sobie gdzieś tam leżą, tak jak się kupuje, nie wiem, gry pudełkowe, tak, nie po to, że się lubi pudełka, tylko one fajnie wyglądają na półce i troszeczkę można się nimi chwalić. Tak samo jest z Syberiami, tak? Mieć kolekcję z Syberii gdzieś pod rząd, myślę, że to jest fajna sprawa, ale nie można też zapominać o całej gamie naszych produktów, myszkach, klawiaturach, podkładkach. Bo o ile Syberie są najlepszymi i najlepiej sprzedającymi się słuchawkami globalnie, o tyle podkładka nasza QCK jest, myślę, równie legendarna, tak? Też jest, zdobyła sobie taki poziom uznania i jest też marką samą w sobie, tak? Niezawodna, w dobrej cenie. No teraz też mamy nową linię podkładek DEX, które też można tutaj sobie u nas przetestować. I myślę, że to kolejny krok naprzód, więc to fajnie pokazuje, jak marka SteelSeries się rozwija, tak? Nadal kontynuuje swoje główne produkty w nowych wydaniach, ale też nie zapominamy o innych liniach produktów. Bardzo dziękuję za wywiad.